Krystian Wrona. Krystian, powiedz mi, siedzi jeszcze w tobie mecz sobotni z Bruchbet Termaliką, czy już zapominamy i patrzymy tylko, co przed nami? Na pewno jeszcze dzisiaj siedzi, mieliśmy analizę, ale dzisiaj już to jakby oddzielamy grubą kreską i skupiamy się na najbliższym przeciwniku. A powiedz mi, to był najmocniejszy przeciwnik, z którym dotychczas się mierzyliśmy? Nie patrzmy pod takim kątem, po prostu my musimy w każdym meczu grać swoją piłkę i nie patrzeć, czy to jest przeciwnik z pierwszego miejsca, z ostatniego miejsca, to jest nieważne. My patrzymy na siebie po prostu. No teraz można powiedzieć tak na papierze patrząc, przyjeżdża równie mocny zespół, czyli Podbeskidzie Bielsko-Biała, które jest wskazywane przez wielu fachowców jako jeden z głównych kandydatów do awansu. Zgadza się, na pewno mają bardzo dobrych zawodników, ale my uważam, że my mamy również bardzo dobrych zawodników i tym meczem pokażemy, na co nas stać i wygramy ten mecz. Generalnie wiem, że wy jako piłkarze Stali Rzeszów nie patrzycie zazwyczaj na to, jak się spisują rywale w konkretnych spotkaniach, ale mimo wszystko fakt, że Podbeskidzie troszkę punktuje tak w kratkę, jest dla ciebie jakimś zaskoczeniem? Ciężko tak naprawdę odpowiedzieć na to pytanie, bo ta liga jest taka, że tutaj każdy z każdym wygrywa, więc myślę, że to nie jest jakieś zaskoczenie, bo każdy zespół każdemu może urwać punkty, no i jak widać po tabeli i po meczach, to tak się dzieje. Co na pewno budzi, no, na pewno szacunek, jeśli chodzi o Bielszczan, to fakt, że tylko 5 bramek stracili, czyli tam ciężko znaleźć jakieś luki, aczkolwiek znając nasz sztab, coś pewnie znajdzie. Na pewno będzie jakiś pomysł na ten mecz, ale myślę, że nasi ofensywni zawodnicy, może nie tylko ofensywni, dobiją kilka bramek przeciwnikom w tym meczu. I można też popsuć jedną jeszcze taką serię Podbeskidzia, które dotychczas grało 3 razy na wyjeździe i wszystkie 3 mecze wygrały, czyli chyba najwyższy czas, żeby ten zespół się zatrzymał. Dobrze by było, ale no nie patrzmy na to, po prostu my musimy wygrać ten mecz i na tym się skupiałem przez najbliższe dni i w sobotę. Myślę, że pokażemy się z dobrej strony. A tak generalnie, czego spodziewasz się po Podbeskidziu? Otwartego futbolu, czy raczej czekania na swoją szansę i oddania troszkę pola naszej drużynie? Myślę, że Podbeskidzie będzie chciało grać w piłkę. My również chcemy grać w piłkę i gramy w piłkę, więc myślę, że to będzie bardzo dobry mecz. Ty jako środkowy obrońca, nie, takie główne patrzenie będziesz miał na baczenie. Będziesz miał na Kamila Bilińskiego, który no, jakby nie patrzeć, jest jednym z najlepszych napastników w tej lidze. Na pewno jest jednym z najlepszych, ale nie ma co się skupiać na pojedynczych, że tak powiem, jednostkach, bo tutaj gra cała drużyna i skupimy się na jednym, a inni nam strzelą bramki przykładowo. Ale na pewno jest to dobry zawodnik, ale myślę, że patrzymy na całościowo, a nie na jednego zawodnika. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo.